Siema, gramy z wydobaniem kwestii kryptem, gramy dzisiaj Tainted, Tainted Beta, nie musiałem się zastanowić, chciałem powiedzieć Magdalena, bo jak odpalałem gierkę, to była pierwsza z brzegu. Gramy dzisiaj Tainted Beta, nie, która ma Lemegaton, który nie do końca wiem jak działa, mogę tylko przypuszczać. Ale dobra, ja bym chyba go spróbował użyć, to się tym używa. Gram na padzie, jakby ktoś był zainteresowany, to gram na padzie, to chyba działa tak, że jak to używam, to mi, jakby to powiedzieć, mam po prostu ten przedmiot w użytku, który latał wokół mnie. Teraz jak widać mam prawdopodobnie Ludowiko. I nie wiem, czy tutaj będziemy mieli coś takiego jak treasure room, mam nadzieję, przydałoby się. Ojojoj. Nie mogę stracić tego ogniska, bo jak je stracę, to wrócę do tego strzelania. Taka dosyć prosta postać, tak jak mówię, no... To, co nam się będzie odpalać na tym Lemegeton. Dobra, nieważne. To będziemy mieli ten przedmiot. Kurczę, na razie fajnie wygląda. Mam nadzieję, że dojdziemy gdzieś dalej niż do serca. Gram na padzie, ostatnio na padzie dobrze idzie, więc raczej chyba odcinki będziemy grać na padzie. Taka jest dużo prostsza na padzie, okazuje się. I nawet rozkminiłem, jak wejść po kolcach, patrzcie. Kliknę dwa przyciski naraz, to idę po skosie. No nie zawsze to działa, ale mam większą szansę na zrobienie tego. Magnetu. Czy magnetu mi ściągnie te pieniądze, które tam utkły? To chyba tak. Oj, tak, do pancia chodźcie. W zasadzie do panci. Dobra, zobacz, bomba. Dwie by się nam przydały. Broken watch. Co ty robisz w ogóle? Plus 5 bomb biorę. Biorę tylko dlatego, że potrzebuję tych bomb. Bomba. Trochę jak ten, jakaś fasona, no taki, był w takim programie telewizyjnym i tam właśnie mówił w dosyć podobny sposób. Przy okazji wybuchanie bomb w wyborze moim, plus 3 solo harty, będzie ciekawe. Na tej postaci nie mogę mieć czerwonych serduszek, z tego co kojarzę, mogę mieć tylko solo harty, oj, niechcący. Ale dobra, nie wybuchnie, czyli możemy sobie to przesunąć po prostu pod ten, nie ma straty i tak bym to wybuchł. O, pyk. Działa w zupełnie odwrotną stronę niż zwykła Betani. Nikt się nie spodziewał. Co to jest? To jest empty heart, grants a heart container when at one red heart or less start on new floor. Ale u niej nie może to chyba... A może? Nie może to działać, przecież ona nie ma czerwonych kontenerów. Oj, mamy jeszcze naszego Stevena, Little Steven. Albo Little Steve? Steve? Steven? Jak ty się nazywasz, kolego? Tak czy inaczej, jeżeli ten odcinek może pójść kiedy indziej. Nie wiem kiedy dokładnie, bo ja nagrywam go w piątek. Ja chciałbym, żebyście by wiedzieli, kiedy coś nagrywam. Nagrywam ten odcinek w piątek, ale boję się, że mogę się nie wyrobić. Jest 17, dosyć późno, zabrałem się za nagrywanie odcinka. Miałem jeszcze spotkanie panem od naprawy routera. Oczywiście tego routera postanowił nie naprawić, tylko sprawdził prędkość internetu, co była trochę słabe, ale... Mam nagrany specjalny odcinek, który możliwe, że zobaczycie w piątek. A, ten odcinek, który teraz nagrywam, zobaczycie w sobotę. Dla mnie to jest incepcja, okej? Okay? Ja żyję w symulacji, bo wy zobaczycie odcinek któryś. Nie wiem dokładnie któryś, czy ten, czy wcześniej nagrany, taki szybki, szybki odcinek, który nagrałem, bo jakby nie patrzeć, miałem turbo kozacką grę. Muszę się pochwalić, że miałem na tyle turbo kozacką grę, że nagrałem shorta ze swojego save'a. Oczywiście nie stąd, tylko ze swojego. Grałem Edenem, więc macie taki przedsmak, chyba że to się pojawi później, to macie podsmak. Posmak. Nie, posmak... Nie wiem, co macie, no mówię, ja żyję w incepcji w tej chwili. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, zgubiłem się. Ała. Firemind. Na tym pocisku... Oczywiście nie lubię Firemind'a ostatnimi czasy, bo jak grałem... Chyba Tainted... Jak się nazywa ta postać? To nie jest Eden. Nie, to nie był Eden, jestem pewny. To był Tainted, na pewno. Jak się... Lost, Tainted Lost. Tak, to był Tainted Lost. Grałem Tainted Lostem i miałem właśnie Firemind'a, co spowodowało, że... Pająk podleciał i akurat ten pocisk wybuchł. Oczywiście wszyscy wiemy, że pociski z Firemind'a potrafią czasami wybuchnąć. Nie zawsze, ale czasami. W ogóle ja zapominam, jakie książki używać. To jest problematyczne. Gdzie bym chciał iść? Ja oczywiście Soul Heart dodatkowy. Gdzie ja bym chciał na ciebie iść, koleżanko? Gdzie my ostatnio szliśmy? My graliśmy... A, pod pestie szliśmy, żeby zdobyć Betani. Więc ja myślę, że sobie odpuszczę Devil Deala w tym momencie i pójdziemy niżej. Ta postać jest ciekawa. Jest chyba... Ej, w ogóle Tainted Betani jest 10 razy łatwiejsza niż zwykła Betani. To jest... fajne książki. Book of Revelation. No, turbo leczenie, ale... O, to też mogę używać sercami. Ale nie chcę. Wezmę Book of Belial, to jest zawsze damage. Damage są fajne najczęściej. Tak, ja lubię damage. O, nie. Czemu mi wybuchła ta skrzynka? Teraz wybuchła, stapler. Najgorsze jest to, że właśnie wszystkie fajne rzeczy, które dostanę na tej postaci, mogę stracić w łatwy sposób, jak teraz. O, triple shota mam. Ale mi smutno. Kto mi ukradł moje Ludowiko? Szansa na odzyskanie Ludowiko? Zero. O, quadra shot mam. Czemu mam quad shota? Przed chwilą był triple shot. Coś to nie gra. Latanie by się przydało. Daddy Longlegs! Hello, baby! Ja chcę cię. Czy jest jakiś problem? Gierka, ja nie wiem, co tu się stało. Ta gra po prostu wie, że muszę... Oj, ognisko. Ta gra po prostu wie, że muszę ładno mieć gierkę, żeby szybko dojść do bossa, który mnie interesuje i wrzucić na YouTube, no przecież logiczne. Dobra, Lemegaton. O, nie! Ciebie nie! Ciebie nie chcemy! Które to ognisko? Zaraz je popsujemy. To te, z lewej. To ta wielka mucha latająca. Mogę je się pozbyć? Ten Firemind mnie przeraża, ale do przeżycia. Zdążył oberwać. Gorzej, że Dead Longlegs strzelał w to samo. Nie jesteś tu sklep, no w ogóle 16 życia. Opa! Łatwe przeciwnicy tu są. Tralala, olalą. Pieniądz? Idziemy tutaj? Witaj! Pesticille! Pesticilla, full, kulu, full. Nie wiem, jak on się nazywa w zasadzie. Ja na niego zawsze mówię Pesticille. Wiem, że to jest zła nazwa, ale... Ała, ukryć mnie. Taką już będzie miał.
Lemageton. Mom's Lipstick. Range'a mi tylko zwiększyło. Tearsy. Oj, tak, chcę. Ja bym poszedł, jak nam się uda. I sobie użyję tutaj Book of Belial. Jak nam się uda, to my bezproblemowo pójdziemy na Mega Szatana. I to. Nice. I to będzie fajne. To będzie bardzo fajne. Ja bym chciał. Ja bym. Czy ja miałem Treasure Room na tym piętrze? Znaczy, utrata Treasure Roomu, czy nie sprawdzenie go. Chyba Daddy Longlegs był. Nie jest straszna, aczkolwiek chciałbym. No bo wiecie, jak nie pójdę na. Co mi straciło? Nie! Mój triple shot! Nie! W zasadzie kłaczę. Ja miałem trzy książki. A, bo ja mam Lemageton! Dlatego mam ten. To nie był kłaczo, to był triple shot, ale z tym Book of Belly. Bookwormem. Squeezy. Dobra, jestem głupi. Nie wiedziałem. Poważnie, nie wiedziałem. Nie miałem pojęcia. Gorzej, że tej muchy się obawiam. BFF jest. Nie, to jest chyba BBF, a nie BFF. Dobra, nieważne jak się nazywa. Tak czy inaczej, no jest czasami bardzo straszny. O dziwo, worków nie przyciągam. I skrzynek. Oj, przepraszam. Ej, odbije mi się jakbym coś jadł, nic nie jadłem. To pewnie przez ciążę. Tak, tak, ja jestem w ciąży. Spożywczej, oczywiście, bo jestem mężczyzną. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Jestem mężczyzną. Chyba, nie wiem. Możliwe, nie sprawdzałem tego. Nawet nie próbowałem. A może. Nie brnijmy w to. Nieważne czym jestem. Jestem. Kosmitą. Ale być kosmitą byłoby kozacko. Latasz sobie normalnie po kosmosie. Ostatnio taki dobry. Nie wiem, czy to było w stand-upie, czy w jakimś kabarecie, ale tak mnie rozbawiło, że kosmici sobie latają i pewnie, że jakiś tam chyba stand-uper, czy właśnie ten, że on by chciał zostać nawet kosmitą, czy tam być kosmitą. I tak on by sobie poleciał na Marsa i poszedł sobie do żabki, jakieś tam, wiecie, żabki są wszędzie, to by sobie poszedł do żabki i poprosiłby o hot doga z tysiącem planet. Oj, shit. Genesis. Nie wiem, nie wiem, co chcę. Pierwszy raz muszę odmówić. Mam zbyt dobry run, żeby w tym momencie, w jakiś głupi sposób, którego się nie spodziewam, stracić to. Ołała. O, Soul Hearty wypadły. Za dobrze mi idzie, po prostu. Ja mówiłem, gry na padzie są turbo easy i... Wybacz mi, ja w każdym innym życiu bym cię wziął Genesis. Ale w tym momencie nie mogę. Z bólem serca, to jest jak się ciebie stało. Ostatnio poszedłem Eve, Ewką, u siebie na save'ie. To jest śmieszna historia, poszedłem Ewą. Wchodzę do Curse Roomu, zazwyczaj wchodzę Ewą do Curse Roomu jak mam, bo jak ona straci życie, to wiecie, to ona wtedy tak fajnie działa. Ma większy damage, większe wszystko. No więc poszedłem sobie na ten Curse Room i pierwsza skrzynka, którą otworzyłem, nie wiem co było w drugiej, tam mogły być Soul Hearty, tam mogły być bomby, muchy, wszystko. Ale otworzyłem pierwszą skrzynkę, teleportowało mnie na Devil Deala, w którym za dwa serca był, niestety, turbo z bólem serca, był Brimstone. A że Brimstone jest przedmiotem, którego nie da się nie wziąć? O, ej, to jest fajne. To go wziąłem. A wiecie, Ewa zaczyna z dwoma sercami, wziąłem tego Brimstone'a, zginąłem. Ale ja miałem czyste serce. Ja po prostu byłem dumny z siebie, że to zrobiłem. Niewzięcie Brimstone'a to jest jak, nie wiem, niewzięcie C-Section. No, C-Section jest. Chociaż C-Section jest bardzo potężnym przedmiotem. Ale porównując do, no, Brimstone to jest sieka zawsze. To jest jak, nie wiem, jak Secret Heart, którego kiedyś w ogóle... Ja troszeczkę powiem szczerze, nie ogarniałem kiedyś. To jeszcze chyba przed nagrywaniem odcinków. A może już w trakcie? Nie pamiętam. Wiem, że nie do końca ogarniałem, że w tej grze jest coś takiego jak mnożnik na damage. Myślałem, że po prostu coś daje damage i tak dalej. I ja brałem Secret Harda jak najbardziej. I raz mi się zdarzyło, że nie wziąłem. No, tak było. Nie wziąłem Secret Harda, bo stwierdziłem, że miałem drugi lepszy item, nie pamiętam co tam było. Ale nie wiedziałem, że Secret Hard jest tak mocny, bo nie wiedziałem o tych mnożnikach właśnie na damage. I są mnożniki na damage w tej grze, o dziwo. Co spowodowało, że... Nie wiem, nie wzięcie Secret Harda teraz w tym momencie, w którym się znajduję, jest... zwyczajnie głupie, niepotrzebne i jakim prawem ja to zrobiłem? Powinniście mnie zbanować. O, HP map. Oczywiście żartuję, ja w ogóle powinienem tą postacią robić każdy pokój. Każdy. Bo im więcej Lemagetona zrobię, tym więcej będę miał przedmiotów. Im więcej mam przedmiotów, tym jestem turbo bardziej potężniejszy, co jest potęgą samą w sobie. W ogóle ta postać jest o tyle fajna, że właśnie Soul Hearty zazwyczaj bardzo rzadko się respią. Czerwone serca dużo częściej, jeszcze są dużo przedmiotów na respienie serc, więc ta postać jest dużo łatwiejsza niż zwykła betanie. Chociaż, że nie ma 100% szans na... Wow, na Angel Room. Ja coś straciłem, zostały mi dwa ogniska w ogóle. Co dostałem? Coś przeczytałem. Czekajcie, co tu lata? A, Dreamcatcher, dobrze przeczytałem. Coś tam Catcher przeczytałem, ale nie byłem pewny. Bardzo fajny. Ouchboard, w ogóle Ouchboard, że daje Tearsy. Byłem pewny, że tylko Spectral. Znaczy, na TechX-ie jest to... To jest TechX? Tak chyba. Tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, na TechX-ie, na którym jesteśmy teraz, nie ma to chyba bardzo różnicy, ale... Ale okej, okay, fajnie dostać. Nie wiem, ja jestem tak dzisiaj zakręcony normalnie jak... Czemu się mówi jak paczka gwoździ? To jest dziwne stwierdzenie. Ale jak paczka gwoździ! Czemu zakręcić się jak paczka gwoździ? Co tu się dzieje w ogóle? Jaka paczka gwoździ? Dobra, nie, w ogóle nie sprawdziłem, czy mam mikrofon spalony. Ostatnio było sporo aktualizacji na komputerze. A zazwyczaj po aktualizacji po prostu się przywracają ustawienia fabryczne w większości aplikacji. Więc nie sprawdziłem tego i właśnie w tym momencie, gdzie nagrywam bardzo kozacki odcinek, mogłoby się okazać, że nie mam czegoś nagrane. Co by było straszne. Soul Heart mój. Wychodzę stąd. Szukamy bossa. Lemageton. Abel.
Gdyby Abel miał te same pociski jak ja, czyli działałby jak Incubus, ale po prostu w drugą stronę, byłby ciekawy. W tym momencie jest moim zdaniem słabym przedmiotem. Patrząc na to, że nie zawsze strzelamy w dobrą stronę, to... Nie, tragiczny jest Abel, nie oszukujmy się. Abel to jest słaby przedmiot. Okej, okay, i zostańmy przy tej pięknej myśli Abla, słabego... Dobra, pół serca. Uuu, mam magnes i otwieraj mi się skrzynki zanim je dotknę. Chciałem powiedzieć, że dobra, otwórzmy. Ale nie musiałem. O, was lubię. Wy mnie też lubicie. Zawsze jak mnie widzicie, to lecicie w moją stronę. Ale Megaton jeszcze dwa, muszę pamiętać o nim. To jest, wiecie, jak głowa Gapiego. Ją trzeba używać co chwilę. Dobra, cyk. Okej, okay, bombę odzyskałem, dostałem klucz, nie jest mi to jakoś bardzo potrzebne, ale okej. Okay. O, jak będę miał ładny run, to ja mogę iść na hasza nawet, blue cup. Przydałby mi się habit, szkoda, że do sklepów nie chodziłem. Zaraz żałuję. Ale nie miałem kasy przez cały run. Zaraz mam kasę. Cześć panowie. Wybuchnę sobie parę maszyn. Skrzynia. Infested. HP up, lockdown. No okej. Okay. Nie boli mnie to jakoś. No w ogóle 40 życia, tu jest ten. Mam jeszcze sporo czasu. Uuu, co tu się dzieje? Mam tiercy maksymalne, jakie mogę mieć. Ja wezmę the full. I pójdę do sklepu, jak pokonam bossa i boss rush. Straciłem właśnie jakieś ten ognisko. Woda. Cześć, mamo! Ale ją skopałem, knockout jest ciekawym przedmiotem zawsze. Muszę uważać na tych strzelających, bo oni mogą randomowo mi... O. Chociaż, no mam maksymalne tiersy i to nie przez przedmioty, które dostawałem, więc nie jest źle. Ja bym poszedł, mam dużo życia. Kurde, poszedłem na angle roomy. Poszedłbym na ten, nasz Satana. Słabo, od ciebie już nie dostanę klucza, bo mam maksymalne, więc... Grunts fly. Kills mam. Kills Isaac when used to on Satan. O, wszystko jasne. To jest fajne. To tamto też jest fajne, ale... A nie, ja mam dead long legs. Dobra, robimy tego bossrusha, to jest raczej easy. Ja myślę, że możemy od razu użyć, nie ma różnicy. Mam na tyle mocne przedmioty, że raczej. Fajnie, że te mocniejsze przedmioty, które mi się podobają w tej postaci w tym momencie, mam... po prostu na tym. Zdobyte, a nie na zasadzie tego. Z książki. Dobra, na przykład teraz mamy... Rubber Baby. Steven. Serduszko. Mógłbym w ogóle Lemegatona odpalić 10 tysięcy razy, ja to zrobię na Mega Satanie, to będzie genialne. Przeważę na te wybuchy. Siabeku. Ty Brimstone'em strzelasz, nie? Ja się troszeczkę boję, troszeczkę oczywiście! Znowu wybuchłem randomowo. Za blisko stoję. Soulheart. Bardzo się cieszę, bardzo mało Soulheartów w ogóle leci na postraszach zazwyczaj. Aczkolwiek tutaj już dostałem jednego. Ej, damage 8, 50? A i tak mam mały damage. Ja nie wiem jak to jest. Wszędzie ogniska, to nic nie robi. Ej, 8,50 damage'a, no coraz więcej mam. Mam z Underwear. Wow, wow! Odbili się od wszystkiego i oberwałem przez to. Chodź tu. Daddy Longlegs jeszcze ich tam szturcha. Niestety straciłem większość książek Lemegatona. Znaczy większość, wiecie, działających przedmiotów na nim. Oj! Idź mi stąd. Jeśli śmierdzielu jeden. Przydałby mi się Shielded Tearsy. Oj, tak, ja bym za nie zabił. Chodź. Dobra, serce padło. Odbił się ode mnie. Daddy Longlegs, gryź go po piętach! Moje... Shot speed up mam słaby. Siema, pip. To jest zwykły pip, ale jest... Znaczy... Byłby to zwykły pip, gdyby nie fakt, że jest czempionem. A czempioni mają to do siebie, że są troszeczkę inni. To nie jest ten strzelający na szczęście tymi brimstone'ami śmiesznymi, bo on tamten jest tragiczny. Tamtego nie lubimy. Tamten jest wrogiem publicznym numer 4, gdzieś są te glizdy, które on wystawia. Ej, naprawdę, nie będzie mieć potężne, jakoś tak mało bije. Wiedziałem, że się zrespi na mnie i oberwę. Skullback. Tragedia przedmiot, prawdę powiedziawszy. Mogło być lepiej. Mega fatty. Chodź tu, mega fatusiu. Mega tatusiu. Oberwałem, serio. Ale bym sobie serca pozużywał teraz czerwone. Muszę sobie poinstalować niektóre mody, które mnie interesują, które na przykład właśnie ma ryfek. Jednym z tych modów jest, że pokazuje mi, ile mam fali jeszcze do pokonania boss rusha. To jest piękny mod. Albo jaki mam nożnik na dymie, też jest całkiem fajny. O, to się zaklinował na nim. Jeden leży, damage 10. Maska, najgorszy przeciwnik świata. Dobra, maska jest debilem. Mystery Sack. Trochę syf na boss rushie. Boss rushu. Ej, właśnie, a jak dostanę takiego skullbaga... Czekajcie, skullbag pozwala mi chyba trzymać dwa przedmioty aktywne. Czy jakbym miał skullbaga, właśnie z Lemegatona, wziąłbym dwa przedmioty i straciłbym tego skullbaga, to mi jeden przedmiot wypadnie? Coś z nim stanie, on zniknie? Bardzo ciekawa sytuacja. Ej, trzeba to kiedyś do tego dopuścić jakoś. Ale szansa, że dostanę znowu skullbaga jest bardzo mała, już go straciłem. Sol hurty. Bardzo dużo życia poleciało. Bob we mnie wleciał. To by było ostatnie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jest Monstru 2-0. Lemegaton! Celtic Cross. Jakąś ochronę mi daje, ale nigdy nie wiem jaką. Czy ty jesteś ostatnim bossem na tym piętrze? Znaczy... W tym momencie, nie, jeszcze jest Fistula. Dobra, nie jest źle jeszcze. Użyjmy sobie. Siema, byki. Siema, dziki. Zdychacie jak małe siki. Tragiczny tekst, przepraszam. Ooh, you'll listen.
Yo, awesome. Dobra, lecimy. Cyk. I sklep był chyba tu u góry, ale koniec, no spało mi się 40. Ja bym obraził habit. A jak nie habit, to idziemy z coinami na hasza. To by było dobre. To sobie wezmę. I stąd nic więcej, nie chcę. Przeżyję. Dobra, idziemy na... Idziemy na... Serce w zasadzie. Chciałem powiedzieć, że na shield, ale nie. Shield będzie później. Jeszcze serce. Fajny pogód. Dostanę jeszcze HP upa. Ojojoj. Nigdy się nie wbiega z pełną parą do pokoju. To trzeba pamiętać. W ogóle to jest najgorsze rzecz na świecie. Ale bardzo dużo ludzi, z którymi grałem. Oj, tu jest secret room. Właśnie tak robi, że wbiega do pokoju, jakby nie wiadomo, co się miało tam. Ale ja postraszam, chyba nie dostanę kol. Ale mogę dostać. Dobra, ja chcę. Hit! Oj, miss click mózgowy. Cracked orba dostałem. Nie chciałem tego. To. Guziki pomyliłem. Trudno z tą książką, fajna była, ale ja mogę dostać tutaj kolejny przedmiot, który jest interesujący, a nic mi to nie zmieni, że ja tu pójdę jeszcze raz. Hasza po prostu mogę nie dostać, co jest... Okej. Okay. Nie potrzebuję jakoś wielce. A właśnie, ja sulfur acidem przecież mogę ścianę rozwalać, zapomniałem o tym. Dobra, demon, szybkie. Siema, byku. Ale mi też kasiory. Jak pójdę na hasz, to będę zadowolony, na razie słabo. Oh yeah. Oh, dop... Siema, byki. Fajne jest to, że mogę ich po prostu strzelić i oni też zaczną się palić. Mogę ich od przodu bić, to jest cudne. Tu nie wejdę. Sia. Was lubimy, chyba. Oby nie oberwać! Nie oberwaj! Dobra, tutaj. Mam ten sulfur acid, więc jest dobrze. Oj, serio? Bombę dostałem. Ja tu wchodzę. Nie chcę tu wejść jednak. A może? Nie, nie chcę. Nie! Nie! Co dostałem? Traktor beam. Zwiększone tirsy. To jest w ogóle chyba tier delay z tego, co mi się wydaje. I strzelanie w jedną stronę. Fajne, 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 fajne. Podoba mi się. Ja lubię traktor beam. To jest jeden z fajniejszych itemów. Ja wiem, że ja lubię dziwne itemy. Musicie do tego przywyknąć. Musicie przywyknąć, że ja lubię dziwne itemy. Mamy skrzynkę wybuchową, której chyba nie mogę rozwalić z pociskiem, prawda? Nie, nie mogę. To po prostu podłóżmy. Dużo hajsu. Tu nie hajs gra. Interesujące. Mam podwójnego traktor beama. Mam 7,60 tirsów. Co to się dzieje? Ja myślałem, że maksymalnie można mieć 6,70 parę, czy tam 7. Jednak więcej można mieć. Nie wiedziałem o tym. Chyba zależy od tier delayów, jakie mamy na sobie. Ale potęga, mam 7. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek miałem aż tak mocne tirsy. Patrzcie, jak szybko strzelam. Zadowolony to jest. Oby nie stracić teraz traktor beama i będę zadowolony. Co mi ten telefon ciągle brzędzi? No, czy kręcę, ktoś dodał post na Facebooku. Kto korzysta z Facebooka w dzisiejszych czasach? Czasami mi się gałka obraca i strzelam w drugą stronę. Ole, Megaton. Roid Rage. Strzykawka, nawet fajna, lubię ją. Tak, tak, lubię, lubię. Hit. Mr. Me. Szansa na dostanie rzeczy za dobra, biorę. Jak dostanę Devil Deala, co jest mało prawdopodobne. Hello, o, mogę to tym zepsuć. Jakbym dostał Devil Deala, to by było fajne. Nie widzieliście tego. A że nie mam Devil Deala, to tak troszeczkę słabiutko. Słabo, słabiutko, słabo musiu. W ogóle Cracked Orb działa jak połączenie mapy kompasu i blue mapy razem. Okej, okay. Ale muszę oberwać, więc... Nie wiem, czy to takie fajne. Hyc, hyc, hyc! Przeleciałem go. Na szybciutko, w ogóle zapomniałem, że moje pociski potrafią wybuchać. Zdarza mi się czasami zapomnieć. Mam negatyw, więc weźmy Polaroida, jakby mi się coś odwidziało. Dwa Soul Hearty. Maksymalnie będę miał teraz. Tak chyba. Wow, nie wiedziałem, że mogę go zaatakować, zmieniając ten. Dobra, nie spodziewałem się tego. Ładunek przynajmniej będzie. Okej. Okay. 60 serc. Za darmo. Megatona użyjemy sobie wszystkich. Dobra. Jestem gotowy. Co to za rany jest? 27 minut, a ja już mam... Forget me now odpaliłem dwa razy już. Oj. Muszę uważać z ich strzałami, bo one mogą... mi zniszczyć mojego traktor beama. A tak by... A oni zniszczyli już traktor... Nie, mam traktor beama. Tirsy mi się zmniejszyły, o dziwo. Uj. Uj, oj, oj. Spróbujmy wziąć Diplopię. To jest najbardziej genialny pomysł, jaki mogę mieć. Dziękuję, jesteś bardzo wdzięczny. I cyk. I wszystko za darmo. Nice. Co to robisz? Spawnujesz za... konwertuję pick-upy leżące na ziemi. Okej, okay, no nie jest to jakoś bardzo potrzebne, ale okej. Okay. Czy mogę was zepsuć w jakiś sposób? Chyba nie. Nie wiem, czy... Black Candle jest coś w stanie mi jeszcze dać, no... Drugi raz chyba nic mi nie zmieni. Blue Mapa też mi drugi raz nic nie zmieni. Wykorzystałem 150% swojego mózgu w tym momencie. Wiem, jest to mało prawdopodobne, ale da się. Jak widać, mi się udało i zrobiłem coś genialnego. Wzięcie Diplopi. Nawet jakbym jej nie wziął Mr. Me, to bym ją wziął normalnie. To chyba logiczne. Lingerbin. Chyba troszeczkę logiczne. Nie obrwi. Coś odbija pociski ode mnie. Dopiero zauważyłem. I to na pewno nie jest Lingerbin. A może? Nie. Lingerbin to jest ten strzałowiec śmieszny. Taki pierdzioszek. Chyba jak pierdę, to zrzucam takie jeszcze kamieniem czy coś takiego. Nie jestem pewny dokładnie. Wiem tylko tyle, że no... nie chcąc się chwalić. Wygrałem. Wygrałem cały run. Tylko większy damage by się jeszcze przydał, bo ten damage jest okej, 6,70 przy tirsach 6. Ale mógłby być większy, nie oszukujmy się. Mogło być dużo lepiej. No i te wybuchy są też fajne, nie oszukujmy się też. Wybuchy są śmieszne. Coś straciłem. Traktor Biba straciłem! Dlaczego? Dlaczego? O, nie muszę tego otwierać. Mogę tu podejść? To się samo. Nie, ta skrzynka już się sama nie otworzy, bo jest na klucz. Judgment. Klucznik. Infamy.
Szansa na nieoberwanie pociskiem. A tu jeszcze mamy secret roomik. Uuu, tabletki. Biorę wszystkie. Relax. Lemon party. Lockdown. Experimental pill. Battery. Dobra, YOLO. Lock up, tears down. A, bo ostatnio dostałem tears up, no to musiałem... No, nieważne. Więc... Siema, mama Gurdy, serio? Znaczy, jest ciężka, bo ona właśnie ma te kolce powalone, które... Nienawidzę cię, nienawidzę cię. Babo jedna, ty, ojcz piap, no nieważne. Uuu, jasne, że biorę Blood of the Martyr, chociaż... O, jest, zapomniałem. Ale akurat, że pierwszy strzał trafiony i wybuch. Tragedia. Coś chciałem powiedzieć. Ej, właśnie, a jakbym Mister mi wziął, to mogę wziąć dwa przedmioty. Wtedy też do sprawdzenia, jak trafi mi się jeszcze jedno. Chciałem powiedzieć, że... W ogóle jaki Secret Room? Ej, Secret Room to jest zwykły! Będzie przejście do tego, do Boss Challenge Roomu. Jakby ktoś był zadowolony z życia. Dobra. Utrata życia nie jest mi straszna, dostaję go dużo. Chciałem coś powiedzieć. A, wolałbym latać. Mogłem mieć latanie, ale no niestety, mam go baby. Jaki syf. Mogłem wziąć przedmioty na latanie, wiecie, na przemianę w Sarafina. Chociaż w tym momencie... No ja dostawałem ciągle po jednej rzeczy, więc no nie za bardzo, ale... Teraz miałem szansę wziąć taki przedmiot. Może gdzieś jeszcze ta szansa się pojawi, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że ten run jest jeden na milion i pewnie kolejne rany tą postacią, jaką jest Betuny, Tainted Betany, Biblia dostanę. Nie chcę. Niestety, ale nie. A może jeszcze się później trafi akurat, dlatego go nie wziąłem. Bo jest szansa, że się trafi jeszcze raz w ten... to nie jest Moving Box, to jest... Jak się nazywa ten przedmiot? Nie pamiętam. Co to jest? No jak ja mam go ominąć za darmo? HP. Ej, nie pamiętam, jak się ten przedmiot nazywa, ale dziwne to jest. To jest... Moving Box jest Moving Boxem, to nie jest Moving Box. Ale dziwne uczucie. Dobra, trudno. Idę jeszcze raz do Devil Deala. Nie pamiętam, co tam było. Samsung Chainsy. Spowolniają mnie. To nie jest fajne niszczyć skały. Dobra, YOLO, to się mówi. Jak się nazywa ten przedmiot, tylko muszę sprawdzić. Pandora's Box. Oj, serio? Tak szybko mi schodzi damage? Dobra, to było tragiczne z mojej strony jednak. Jestem głupi. O! Nie spodziewałem się tego troszeczkę. Ale może Samsung Chainy mi zejdą ze mnie w końcu. Byłoby fajnie. Ja i wybuchłem. Ja zdechnę przez swoją głupotę. W ogóle ona powinna mieć większą szansę na zdrespienie Soul Hearted, a mam wrażenie, że ma tam samo co wszyscy inni. Siema, Edles. Co mam ciebie, jak usłychać? Dziku. Nienawidzę, jak ona respi serce koło mnie, więc zawsze jak staję u góry, boję się, że oberwę. Okej. Okay. Nie dostałem Angel Rooma ostatniego. A my idziemy na... Kurczę, mam dużo życia. To może się nie powtórzyć więcej. Z wielkim bólem serca, ale idziemy tutaj. Bo kluczy też mam sporo, ale no mówię... Życie może się nie powtórzyć. To może być jedno z tych rzeczy, których serio za blisko stałem. Których nie dostanę drugi raz. Są Soul Hearty w końcu. Może być różnie. Dobra, Lemageton, Mom's Heels. Buty matki nic nie dające. Myślę, że mogę iść od razu do bossa, w tym momencie, w którym się teraz znajduję. Czy ja mogę zniszczyć ognisko? Nie, chyba nie mogę. Tears up, nareszcie. Odzyskałem moje tearsy. O, to jest to oko, które nie przestaje strzelać. Zestresowałem się po prostu. Jak oni się odbijają ode mnie, jak normalnie śmietniki jakieś. Żartowałem! Przepraszam! Nie chciałem tak zażartować z was, panowie. My się chyba lubimy. Jak ja żałuję, że ja nie mam tego. O, jak ja żałuję tego. Że ja nie mam treasure mapy. Albo chociaż... Chociaż kompasu, kompas też by był dobry. Sad bombsy. Okej. Okay. Nieźle. Satan. 6, prawie 7 tirsów. 7 damage'a. To może być ciekawa walka, patrząc na to, że mam knockout i wybuchowe tirsy. To jest potęga. Patrzcie. Oj. Chciałem powiedzieć, że oni nie zdążą strzelić, a ten zdążył. Zaskoczył mnie. Przydałby mi się jedynie jeszcze tylko, tak jak mówiłem, habit. Co ty zrobiłeś? Bo ty się teleportował na mnie. Habit by mi się przydał, albo jakieś 4,5 volta. Żeby móc ładować przedmioty strzelaniem albo oberwaniem. To by było mega potężne. Patrząc na to, że mógłbym zrobić hasza bezproblemowo. Znaczy teraz jestem w stanie w jakiś sposób zrobić Stolirium. Nie jestem w stanie zrobić hasza, bo się nie trafił. A w ogóle po matce jest hasz! Po sercu! To trudno. Trudno się mówić. Idzie się dalej. Bo na hasza też jest jakiś czas. Nie, to jest chyba albo 20 minut, albo 20, albo 25 minut, albo pół godziny. Wiem, że jedno z tych czasów. Tu muszę mieć chyba jedno pełne serce. Sacrifice Altar. Yol Listyn może mi usunąć. O, nawet chyba... A może... Nie wiem, jak to działa. Dobra, ale ja bym wziął. YOLO. Cyk. Goat Head. Trochę syf. Delirium, turbo syf. Po co ja to wziąłem w ogóle? Dobra, spróbujmy wziąć tego. Niestety. Użyjmy sobie jeszcze raz. Do 30 razy sztuka. W ogóle backstabber tu mam! Co ja robię ze swoim życiem? Weź mi go, proszę. Dziękuję. No, on wie co dobre po prostu. On nie chciał, żebym brał jakieś gówna. Ej, nie wiedziałem, że... Znaczy, wiedziałem. Wiedziałem, że ty strzelasz brimstone'em, ale jest trochę nie spodziewałem tego, że strzelisz. W ogóle jak się stanie na boku od niego, trochę działa jak monstro. Stanie się na boku, to on szarżuje. Stanie się... Wiedziałem, że to się stanie. Stanie się gdzieś tam pod nim, to strzela brimstone'em.
W ogóle Lemegetona zjadło to, o dziwo. Sacrifice Altar. Nie wiedziałem, że może. Może dlatego, że nie gram Tainted Betami, też taka jest racja. Extra damage can't kill Isaac. I nie może zabić Isaaca. Nie wiem, ja się boję tego itemu. Ten item mnie przeraża. Secret Roomik szybki. O, żeby się spodziewałem. Niestety hash mi się nie trafi. Jest jakieś 1 do milionowej szansy, że trafi mi się... A to by było kosmiczne. Erki. Jakbym się trafił, to bym się zesrał pod siebie. Dobra, użyjmy Soy Milk. 36 damage'a. Ja nawet nie przestaję strzelać w tym momencie. Trzeba serce zbierać. Ale powalony to jest. Patrzcie, jak on szybko napierdziela. Ja chcę z tym iść na Megaszatana. Tylko musi mi się trafić ten jeszcze. On nawet nie wie, co się dzieje. W ogóle mam range'a za małego. O, ale mi się to podoba. Patrzcie, tu się odwala teraz. Nie zepsujcie mi tego ogniska, proszę. Ja tak bardzo was proszę o to. W ogóle mam 3 serca. 4. Może mi dać ten w końcu, proszę, grzecznie. Mogę dostać The Lamp, na które przyszedłem. Zresztą. Dobra, Lemegeton. The Ladder. Chodzenie po dziurach. Przydatnie. Au. Nie straciłem jeszcze mojego swojego milka. Petrified Poop. Jak znajdę kupę, to się odezwę. Ale prawie zdechłem! Ale w głupi sposób! Prawie wlazłem w tego. Kapis Heda. Jak ja bym zdechł w taki sposób, ja bym się chyba powiesił. Naprawdę, to jest tragedia. Zdechnąć w taki sposób, aż. Proszę mnie strzelać, moje ogniska. Ja, jakbym miał damage z coinów, to ja bym miał maxa w tym momencie. Tartuszka, pył, kawryt, nie trzeba, a ty kolego, nie pluj. Na mnie. Mom's Razor. Czy to jest jakieś mocne? Nie. To jest w zasadzie słabe, Mom's Razor. Tutaj nawet nie potrzebuję skrzynek, które mi się trafiają, ja po prostu ich zabijam. Ja po prostu idę i ich zjadam. Ten swój mil. Ja chcę z nim na Mega Szatana. Jak ja bardzo chcę. Ja bardzo chcę. Jak ja bardzo chcę, to nikt bardziej nie chce po prostu. I czemu skoczył mnie na mnie? Teraz skoczył na mnie dopiero. Patrzcie. Może nie mam jakiegoś wygórowanego damage'a, ale 36 tirsów i jeden damage jest zbyt duży. O, obrwałem. Swoje milk żyje. To jest słabe. Algis, okej, okay, Jera. Jera! Berkano. Berkano mogę użyć. Berkano. Biorę Jera. Jera. Ja z tą Jerą dojdę... Uj, mam do życia. Ja z tą Jerą pójdę po ten, po przedmioty. Ja bym chciała się z tobą pobić, kolego, ale najpierw Jerę. Chyba, że dostanę w ostatnim pokoju, który teraz mi został. Dostanę Soulhearta. No to logiczne będzie, że wezmę Soulhearta, bo mam 2 życia. No jestem 2 strzały. Niestety nie miałem nic, co by mogło... Obsrałem się, nie wiedziałem, gdzie pójść. Co by mogło jakkolwiek mnie uratować. Jera? Jera działa tylko na skrzynki. Dobra, Mister Mi. Ostatnia szansa. Bierzesz to. Jesteś syfem. Ten. No. Lemegeton. Ciekawe, jak szybko pokonam tego. The Lamp. Teoretycznie The Lamp ma takie stałe ten. Jeżeli się w odpowiedniej prędkości go zabije, to on ma takie dosyć stałe te ataki. Takie proste. O, ja nie mówiłem. Że nawet wyjść nie może. Może najpierw głowę. Głowa jest bardziej niebezpieczna. Nie. Delirium się nie trafił. To sobie wezmę. Dodatkowe życie. Wybaczcie mi, że na tym odcinku mówię szybciej niż zwykle. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że piję dzisiaj... Ale przecież też wczoraj piłem. Ale wczoraj nie nagrywałem odcinka. Może tym, że piję dzisiaj energetyka. Dobra. Lemegeton maksymalnie jak się da. Ale przedmiotów mam. Nie wiem nawet co mam za przedmioty, nawet chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, czekajcie. Mamy zwiększone tirsy, tylko że mam maksymalne już chyba. Mamy, o Jezus, jak to spawnuje karty. Mam coś tam tower, mam more option, mam flatstone'a chyba. Świtaję, mam strzykawki co najmniej 2. Palec. Purity mam. Mam światło. Mam światło! I Purity odpalił mi damage. Na tyle dobrze i mam teraz bardzo duże. Czemu oborwałem? Czy ja respię jakieś random bomby? Co jakiś czas? Czy mi się ktoś zrespił, kto strzelił we mnie bombą? Mam jeszcze 2 życia, więc jest dobrze. Ale go zjadam. Blanket. Szkoda, że blanket w tym momencie... Sram bombami co jakiś czas, to mnie zabiło. I mam chyba habit, albo 4,5 volta. Coś z tym związane mam, bo... Jakoś tak... Dziwnie mam wrażenie, że ładuję przedmiot. Dobra, bo ja muszę się ruszać co jakiś czas. Nie chcę oberwać, znaczy jak będę miał delirium, to idę jak najbardziej. Czy to będzie ciekawe. I no, ma tam ognisk! On nie wie, co się dzieje. Ej, bo przyciągnąłem go na siebie. Oj. Nie jest fajnie. Leży. Jego pierwsza forma. Zdechłem! Bomba mi się postawiła w tym momencie. Ja nie widziałem, że mi ekran przesunęło. Nie! No cóż, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!